Państwo, pasacik zęba czesany w erce, mówią. Ciekawy jestem, nakładam okulary. Biały. Ali gada, że bez wypadku, chociaż uszczerbek na zdrowiu delikatny odnotował. Tarcza wzór perfekcyjna. Pokażcie mi ta erka, jak to wygląda. Kierownica niby z erki, no jest. Siedzenia z erki ma zagłówki jedynie, cokolwiek to znaczy. Rok pański, dwunasteczka. Alik mówi, że pierwsza rejestracja 13. Alik wycenia na 6500 euro. Piękny. 6500 euro. Parkowanie z przodu, parkowanie z tyłu. Xenon, kamera. Bardzo przyjemna sztuka, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, ale bardzo fajny placyk z ciekawym... Halo? Dzień dobry. Piękny. Tydzień temu nagrałem tę sztukę. Wciąż nie znam ceny, tu jest problem na tym placu, tego nie było ostatnio. Jest problem z tym, że tak wcześnie rano, jak tu jesteśmy, szefa nigdy nie ma. Nie ma też numeru telefonu, żeby zapytać, ile ta być może Kalifornia. Jest stolik. Chata jest na górze. Okienko. Okienko jest. Klima jest. Mercedes jest. Tutaj widzę te czwórkę przestawili, bo tu stała też ta czwórka piękna. Chyba w Caravelle Multivanie. Tak, to ta jest. Nawet niezła sztuka. I też nie znam ceny, cholera. Bo naczelnika nie ma w robocie. No dobrze wygląda, ale no jak ją mamy kupić, skoro nie wiemy co, za ile, komu i za jakie pieniądze. Lusterko niby leży niby w kolorze, ale może przez to obrysowanie i Ali chce być taki. A. A. Bosko. Dobra, zadzwoniłem do pana widza, wysłałem zdjęcia. Czekamy na potwierdzenie, czy auto się podoba, czy raczej mniej. Tu są takie poobcierańce troszkę. Troszkę sporo tańsze, jednak w takim stanie mało satysfakcjonującym. Ten jest naprawdę. Halo, ale złód! Bajdia, ok? Ha. Wiesz, tam idę. Coś mi po hebrajsku mówią, chłopaki. W oczekiwaniu na decyzję widza. Przesmyczę się jeszcze swoimi szczupłymi, zgrabnymi nogami przez plac pana sprzedawcy. Rzucę okiem, a kto to wymyślił, te lampy kiedyś to? To nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle chcę wiedzieć. O, tu wąziutko u pana sprzedawcy na placu. Nie da się grubej łydki przepchnąć pomiędzy autami. Super B w 13, przepraszam, w 12. Zweryfikowałem szybciutko. X trzeciej generacji. 500 bez dachu. Ładny Passat. Ładne kółko w Passacie. Może się zmieszczę, podejdę. Co mam do kuźwa boty. Przepychamy się, bo widzę, mówi, że Hyundai 14 rok fantastyczny i będzie brał. No to jest piękne. Czy tu jest? A tu gdzie ciasno. Nie paj się za mną, proszę cię, bo nie wie przejście. Baby Diz, o, przy Mercedesie. Szacun dla klasyki. Sporo więcej miejsca. Podążaj zatem.
Dali Bóg przejście znalazłem. A co to tu się odpier papier? To są dziurki, tu dasz pan wiarę jaki tuning? Byle z tyłu było stopa widać, bo kurwa plaster miodu. Plaster miodu. O co chodzi? O co chodzi? Chodźmy, bo czasu brakuje. A roboty jeszcze od groma do zrobienia. A to rudę zeżarło Skodę. I to lubię, że jest akcent polski, zakaz parkowania na tym placu. Bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.